Szanowni, tym razem chciałem porozmawiać z Wami o nurku Kartezjusza, czyli o doświadczeniu, które wykonywaliśmy i nad którym zastanawialiśmy się na poprzedniej lekcji. Nurek Kartezjusza swoją nazwę wziął od tego pana Kartezjusza, wybitnego przedstawiciela, francuskiego przedstawiciela epoki oświecenia. To jest ten sam pan, który wpadł na pomysł, że relacje między liczbami można rysować. I można powiedzieć, że to od niego zaczęło się wizualizacja zależności różnych. I to, jak się teraz mówi, że rysunek jest wart 1000 słów. A równania matematyczne można przedstawiać za pomocą rysunku. Wracamy do naszego nurka Kartezjusza. Pamiętacie, butelka, w butelce takie coś, w czym w aptekach sprzedaje się roztwór soli fizjologicznej, najpierw puste i obciążone nakrętką, a potem starannie w szklance wciąga się do tego czegoś wodę, tak długo, aż nie zacznie tonąć. No a kiedy zacznie tonąć, to kropla po kropli wypuszcza się tę wodę po to, żeby złapać ten moment, w którym to z dokładnością tam do jednej albo do dwóch kropli właśnie się wynurza. Czyli jak były dwie krople więcej, to tonęło, a kiedy wypuściliśmy te dwie krople, to się wynurzało. No i następnie jak ściśniemy tę butelkę, tutaj to pływa, jak ściśniemy tę butelkę, to nurek tonie, jak puścimy, to wypływa z powrotem. Jak ściskamy, to tonie i można się tak tym bawić, ale dla nas nie tylko sam nurek był istotny, ale także wyjaśnienie właściwie, co tu się takiego dzieje. No więc jeśli chodzi o wyjaśnienie tego doświadczenia, to tu dwie rzeczy odgrywają fundamentalną rolę. Po pierwsze, ja może się zmniejszę, będzie wygodniej. Po pierwsze, prawo Archimedesa, mówiące, że siła wyporu jest proporcjonalna do gęstości cieczy, w tym wypadku wody, i do objętości cieczy, czyli wody wypartej przez pływające w niej ciało. No i co to znaczy w tym przypadku objętość wyparta? Tu wziąłem taki rysunek z sieci. Objętość, którą woda musi ustąpić, z której woda musi ustąpić, żeby mógł nurek się w niej zanurzyć, no to jest objętość powietrza zawartego w tym nurku. Oczywiście do tego jeszcze objętość ścianek tego czegoś, nakrętki również. To wszystko jest objętość cieczy czy wody wypartej przez nurka, no tyle tylko, że te ani na zmianę objętości ścianki nie mamy wpływu, ani nie możemy zmienić po prostu objętości ścianek, ani nie możemy zmienić objętości nakrętki. Natomiast objętość powietrza znajdującego się w tym nurku możemy zmienić, korzystając z faktu, że powietrze jest gazem, a więc jest ściśliwe i nie ma dobrze określonej objętości. Mówiliśmy na lekcji, że dopasowuje się do objętości naczynia, w którym się znajduje. No i jeżeli ścisnąć butelkę z powietrzem, chciałby się powiedzieć pustą butelkę, ale my wiemy, że to, że nie widać tam nic, nie znaczy, że tam nic nie ma, tam jest powietrze. Zakręconą butelkę z powietrzem, to można ją zupełnie dość mocno ścisnąć, dość mocno zmniejszyć jej objętość, zanim ciśnienie powietrza w środku wzrośnie na tyle, że nie będzie można więcej, nie damy rady jej mocniej ścisnąć. No i
Cały dowcip polega na tym, że rolę tej ręki ściskającej pustą i zakręconą butelkę może także w tym wypadku pełnić woda. Woda jest cieczą nieściśliwą, więc jeśli ściskamy butelkę z wodą, no to ona szuka przestrzeni, w której może się odnaleźć. Skoro jest mniej tej przestrzeni, mniej objętości dla niej w butelce, no to podnosi się poziom wody pod korkiem, ale korek nie pozwala dalej tej wodzie się przesuwać, więc woda wciska się, ma większe ciśnienie niż ciśnienie powietrza tutaj, które było, i wciska się pod do środka, sprężając powietrze, zmniejszając jego objętość, zupełnie tak samo, jak żeśmy ręką zmniejszali objętość butelki. No i przez to zmniejsza objętość cieczy wypartej przez ciało. A, bo tutaj to była objętość taka duża, a teraz woda się wcisnęła i ta objętość się zmniejszyła. Zmniejsza się siła wyporu, dominuje, kiedy nurek pływał, to siła wyporu była równa ciężarowi nurka, a teraz jest mniejsza niż ciężar nurka i nurek opada w dół. No, jeżeli puścimy butelkę, to sytuacja z powrotem wróci do poprzedniej. Część wody wypłynie, znowu objętość powietrza wzrośnie, objętość wody wypartej przez nurka, czyli ta objętość powietrza wzrośnie i nurek znowu zacznie wypływać. No i mam tutaj takie doświadczenie, które zrobiłem. Widzę, że się to... Tak. To doświadczenie polega na tym, że nalałem do nurka starannie wody zabarwionej barwnikiem spożywczym. No, po to, żeby zobaczyć, czy ona, kiedy puszczam butelkę, to czy rzeczywiście zwiększa się objętość powietrza, bo widzę, że część wody, ten z tym niebiesko zabarwionej wody wypływa. No i zobaczmy, jak to wygląda. To jest nagranie w zwolnionym tempie. Teraz to, co tutaj jest widoczne, to jest po prostu... No widać tak. Po pierwsze trochę wody weszło do nurka. Po drugie niezabarwionej, po tym jak go tutaj włożyłem. Potem to jest po prostu barwnik, który pozostał na nakrętce i w okolicach nakrętki, no i jego się nie dało zmyć jakoś w żaden sensowny sposób, więc on trochę jakby zanieczyszcza nam obraz, no ale patrzmy dalej, co się dzieje. Ja ściskam butelkę i nurek się zanurza. Zanurza i teraz puszczę butelkę w pewnym momencie. O, puściłem butelkę i widzicie, że pojawiła się taka struga zabarwionej na niebiesko wody, no to jest właśnie woda, która teraz jest wypchnięta z tego nurka przez powietrze, które pod niższym ciśnieniem rozpręża się i zajmuje większą objętość. I nurek zaczyna wypływać. No, ja zaraz ścisnę to jeszcze raz. Nurek będzie tonął. No, trzeba trochę cierpliwie popatrzeć, bo nagranie jest w zwolnionym tempie. I patrzcie, puszczę zaraz. Puściłem, znowu pojawiła się struga. Widzieliście, mam nadzieję, tą strugę, prawda? Jeszcze raz. A, wcześniej. No, przepraszam. O, tu pojawiła się struga i nurek znowu wypłynął. I tak jeszcze trzeci raz można to zobaczyć. Rzeczywiście w momencie, kiedy puszczam, powietrze tutaj rozpręża się. Ach, piękna struga wypłynęła, też widzieliście pewnie, prawda? Powietrze rozpręża się. Jeszcze raz możemy to spróbować zobaczyć. O,
Teraz wypłynęła ta struga, bardzo dobrze było widoczne. Powietrze rozpręża się, wypycha tą zabarwioną wodę z nurka i nurek, powietrze zajmuje większą objętość i nurek wypływa. Siła wyporu rośnie i nurek wypływa.